Józefie, proszę, siadamy. Proszę bardzo, wznawiamy obrady. Następnym punktem myślę, że podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla miasta na poprawę bezpieczeństwa. Pan wójt, dwa słowa jeszcze, bo wiemy chyba wszyscy o to chodzi. Chodzi o tą dotację. Głosujemy. 10 tysięcy. Nic nie wspomnieć ile? 10 tysięcy. Ja powiem dwa słowa. 10 tysięcy. Błażej, sprzęt warny jest ile? No tutaj było słowa, że nożyce, to jest cały sprzęt hydrauliczny, jest to bomba, trzy urządzenia typu, jedno urządzenie to jest rozpieracz ramieniowy, drugie to są nożyce właśnie i trzecie to jest rozpieracz z kolumną. Do tego jest też zestaw łańcuchów, także uważam, że kwota 50 tysięcy na pewno jest zasadna. Jest to prawie nowe. Było to w magazynie wartość 50 tysięcy. No takie sprzęty chodzą do 80 tysięcy. Uważam, że to było prawie nowe, to 50 tysięcy jak najbardziej można przyjąć. I uważam, że co sesję można by było takie interesy. Po prostu służyć to będzie wszystkim mieszkańcom naszej gminy i wiadomo do ratowania życia. Życie jest bezcenne. Także jeszcze trzy słowa. Nie to utrzymają mówić. To jest sprzęt hydrauliczny, który ma tolerancję od 620 do 700 atmosfer, także bardzo potężna siła. I newtonów kilka. Tak, 62 zera. To jest do cięcia tych dużych samochodów, tak? Nie tylko karoserii, przyjmowania ludzi z autu. Nie przeciągajmy. Trzy słowa podziękowania dla pana wójta i pana komendanta za porozumienie w tej sprawie i nie mogę nie wspomnieć o panu Grzegorzu Adamczyku, który też bardzo się przyczynił do, żeby to był w naszej jednostce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszyscy wiemy, że głosujemy właśnie te 10 tysięcy dla miasta z przeznaczeniem na bezpieczeństwo, czyli straż pożarną. Kto z państwa radnych jest za? Widzę, że jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I jedziemy dalej. Następnym punktem, 8 punkt, podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie proszenia opinii w temacie zmiany nieruchomości położonych w Paźniewicach Górnych. No nie wiem, proszę bardzo, kilka słów pan wójt. To chyba jest mapa tam. Pole było powiedziane, to jest ta mapa, szanowni państwo. Podejdę do mapy, żeby było wiadomo, o którym terenie mówimy. Szanowni państwo, to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary, częściowo obszary Pawłowa Górnego i Paźniewic. Tu mamy wyrysowane złoże Pawłów 1, Pawłów 2, złoża czy eksploatacja kruszyw. Cały ten teren, szanowni państwo, dosłownie tak tutaj dotąd jest wykupiony przez firmę Gorażdże. Firma Gorażdże już od dawno do nas wystąpiła w temacie takim, żeby droga, która tutaj przebiega, żeby to ten odcinek drogi chcieli po prostu przejąć na własność i prowadzić do eksploatacji. Mają tu stwierdzone złoże, chcą uzyskać koncesję na wydobycie. No i tutaj jest taka droga dojazdowa do pól. My w planie miejscowym, w momencie, kiedyśmy uchwalali ten plan miejscowy, żeśmy już to przewidzieli, no trudno, żeby odkopywali się dookoła tej drogi, skoro są z każdej strony tej drogi właścicielami i ona de facto no, kiedyś służyła właścicielom tych pól, żeby sobie tam dojechać, chociaż tak de facto tam nikt nie drogą nie jeździł. A dzisiaj oni są właścicielem tego, no chcieli to w bardziej racjonalny sposób wykorzystać ten teren. Więc w planie żeśmy już to przewidzieli, że tą drogę ewentualnie przełożymy, oni wydzielą sobie ze swoich działek tutaj taki pasek gruntu, przeznaczenie na drogę i tę komunikację ewentualnie dalszych tych terenów będzie się odbywała w taki sposób. Kolejną tutaj drogą też, to nie jest droga kategorii gminnej, ale droga, która należy do gminy.
Więc wystąpili z tym, żeby im to odstąpić, no stwierdziliśmy, że najlepszą sytuacją będzie tutaj, no po prostu wymienimy. Wydzielicie ten pasek i zamienimy ten pasek za ten pasek, tak? Oczywiście będzie wykonawca, który wyceni te grunty, rozliczymy się, no przeliczymy, że jakaś dopłata tutaj będzie ze strony Goraszczy, ponieważ no, to co tam przekażą, to jest odpowiednio krótszy odcinek niż ten. No ale żeby cała ta procedura ruszyła, żeby jakieś tam koszty można było ponosić, no to chcielibyśmy taką wstępną, intencyjną uchwałę, czy Rada Gminy w ogóle na to się zgodzi. Jeżeli będzie taka zgoda, wstępna zgoda, będziemy tą procedurę dalej kontynuować, no tutaj branży coś mocno nacisnął i właściwie już zaczynają te podziały tutaj tej drogi, chcą tą koncesję wydobyć, chcą uzyskać koncesję najwcześniej, bo dzisiaj no się okazuje, mają wielki teren, nie mają gdzie kopać, gdzieś tam wożą, kupują żwiry z innych kopalni, zjeżdżają do naszej drogi. Więc no, ta intencja jest po to, by przyspieszyć cały ten proces. Procedurę po stronie firmy Góraszcz. Myślę, że ważną sprawą, którą trzeba tutaj dopowiedzieć, to ten fakt, że plan miejscowy charakteryzuje się czymś takim, że są wydzielone w planie drogi. I teraz z punktu widzenia formalnego te drogi mają status publiczny i wybudowanie tych dróg to jest tak naprawdę formalnie obowiązek gminy. Oczywiście możemy rozmawiać z inwestorem, podpisać różnego rodzaju porozumienia i tak dalej. I teraz jest na zasadzie, tak jak zastępca powiedział, że zamienimy, oni ze swojego gruntu wydzielą tą drogę, jaka jest zarysowana w planie, która ma być i dokonamy zamiany, staniemy się właścicielami tej drogi wydzielonej z ich gruntu. Mianowicie jest sprawa tego rodzaju. To jest od drogi powiatowej do wsi Pawłów Górnych, tak? Nie. To jest wspólnoty. Bo i tak, jak wyrwa, że tu to jest droga powiatowa. Tu jest Pawłów Górny. To jest taka To jest nie Pawłów Górny, to jest ta droga do sklepu, tak? Zakład firmy na Głodu. I tutaj po Pawłów Szkolny. Tu jest Pawłów Szkolny. Tutaj nie lasy się zaczynają. Tak? I tu się zaczynają lasy. Tu jest granica pól Pawłowa Górnego i Pawłowa Szkolnego. Tu jest. Do końca, do tej drogi. Do tej drogi do Pawłowa idzie, o, prostopadle tak, dzisiaj droga idzie, na mapie tak idzie, szerszy dróg, można powiedzieć, tak? Z każdej strony oni wykupili ten teren i chcą tą drogę na własność wziąć, chcą to po prostu rozsłować. No ale nie możemy tak zrobić, bo tu jeszcze jakieś pola zostają. Panowie! Więc wydzielcie drogę tutaj, tak jest w planie miejscowym wyrysowana ta droga, bo już w planie żeśmy to przewidywali. Wydzielcie i tam po prostu będzie w taki sposób skomunikowane. Tu jest następna firma, tu jest następny właściciel, także tu już trzy są podmioty, tak? No będzie, ta droga docelowo będzie służyła wywozowi budowka. Tak? Zamieniamy po prostu. To zamienimy się na ten pas. Zobaczcie, jest jakieś porozumienie? Proszę, nie ma, no właśnie o tym rozmawiamy. Znaczy, ale zaraz, bo formalnie, żeby przystąpić do zamiany, tak jeszcze w tym zakresie będzie podjęta uchwała. Ale żeby podjąć uchwałę, muszą być wydzielone działki. Musi być zatwierdzony podział i procedura troszeczkę trwa. Czyli do tego tematu wrócimy. Bo my również musimy, proszę Państwa, wydzielić ten kawałek drogi z całej długości drogi, czyli dokonać podziału geodezyjnego. Natomiast im zależy na tym, żeby już to porozumienie podpisać, że będzie taka zgoda na zamianę tych dróg. Chodzi o przyspieszenie ich procedury. Natomiast my najprawdopodobniej na następnej sesji
właśnie, bo podziały są w trakcie zarówno po ich stronie, jak i po naszej stronie. Podejmiemy stosowną uchwałę, gdzie już będzie konkretnie wskazana działka, na którą będziemy się zamienić. Dobrze. Panie radny, czy już... Oczywiście wszystko jest jasne. Wszystko. Kto pokryje wszystkie koszty? Proszę? Podziałów, koszty kto pokryje? Każdy swoje. A, czyli my dokładamy do tego, żeby oni mieli... Nie dokładamy, my będziemy dzielić swoją drogę. A ten podział... się rozliczać wartością. No nie rozumiem, wartością działek będzie. Ja to powiem. Nam, proszę? Jeśli im zależy, to on niech będzie porozumienie, że pokryją koszty. Czy nam zależy? No, to... Im zależy, im zależy. I nam też zależy. Nasz podział będzie polegał na tym, że z tej działki, tej drogi działki będzie wydzielona odrębna działka, czyli odtąd tu. I ta działka dostanie odrębny numer. I podziały my będziemy wykonywać. Natomiast ta droga będzie wydzielana z ich gruntu i te podziały geodezyjne będą wykonywane przez firmę Góral. Na tym zależy firmie, a nie firmie, a nie nam. No dobrze, no dobrze, no ale mamy blokować możliwość. Nie, bo pozwolić im, niech sobie koszty ponoszą, bo oni odpowiadają. Nie, no koszty ponoszą jak najbardziej podziału swojej działki, my swojej i potem już jeżeli chodzi o zamianę, to każda działka będzie wyceniona, wyjdzie różnicę. Ktoś tam musi urodzić. No nie, przerzucenie kosztów. Panowie, ale pojedynczo. I tak rozliczamy wartością, szanowni państwo. Nie chodziło o pytanie, żeby tam rozliczyć tą powierzchnię tych działek, to pod drogą są, tylko koszty związane z całym tą procedurą. Nie? Znaczy państwo, to rzecz, że mieszka dziesiątki, a może setki tysięcy złotych. No ten 1000 zł wartości podziału, no to nie wiem, czy to... O takiej kwocie mówił. No. Ale oczywiście, jeżeli życzenie rady jest takie, żeby taki warunek postawić, to myślę, że... Tak, no, to muszą wyjść jakieś... Jakaś przyzwoitość. W sprawie wyrażenia opinii trzeba zapisać jakiś punkt? To jest tylko stanowisko rady. To jest stanowisko rady. No tak, ale w tym stanowisku możemy dopisać paragraf któryś tam A, że... Koszty. Ale proszę państwa, nie róbmy tego na ten moment, bo nie jest to wiążące, to wynikać musi z dobrej woli wykonawcy, bo generalnie co do zasady, no jeżeli my chcemy zamienić się na działkę, no to dajcie tą działkę, powiedzą, tak? Z drugą stronę to samo, jeżeli wy chcecie się zamienić na swoją działkę, to wydzielcie tą działkę. Oczywiście możemy tutaj negocjować w tym kierunku, ale żeby to nie było jakieś tam zobowiązujące, bo firma może powiedzieć chwilę, no myśmy dali wam jeszcze działkę do Pawłowa Górnego, użyczyli za darmo pod boisko, pod piękną rekreację i... Także będziemy negocjować w tym kierunku. Ale żeby tak uspokoić może, to jest uchwała intencyjna. Po to tylko, żeby nauczyć procedurę. Jeżeli dokonamy podziału tych działek i będziemy chcieli zawrzeć akt notarialny, trzeba formalną uchwałę podjąć, gdzie będziecie państwo mówić, decydować o tym, że no, nastąpi zamiana na mocy tam wycen rzeczoznawcy, ewentualnie będzie taka wola naciskać na te koszty podziału, to pewnie miało to. Będziemy rozmawiać. Ale jest panowie za późno tak rozmawiać. Im zależy na tym, nie znam. Ale panie Wiesławie, pan pełni funkcję radnego i pan ma sprzyjać podmiotom. Po to, żeśmy ustalili plan miejscowy pod Góraszcze, pod firmę, żeby ułatwiać im to życie, a nie najpierw powiedzieć mi tak, a teraz będziemy mówić im, wam zależy i w jaki sposób im trzeba. No ale trzeba wykazać elastyczność, no po to chyba żeśmy plan miejscowy przyjęli, po to, żeby umożliwić podmiotowi eksploatację, bo z tego tytułu też będziemy mieli spore podatki. Ale panie wójcie, też chodzi o dbanie o budżet gminy. Kiedy podmiot wystąpił do mnie, że tą drogę chcą przejąć na siebie i tam powiedzmy kopać, żeby nie zostawić tych poboczy, tego wszystkiego, ułatwić sobie pracę, zaproponował nam to, to dlaczego my możemy nie skorzystać z pewnych jej ust? Korzystamy, wiecie państwo, oczywiście, że można zawsze do muru przykrzeć i zmusić... Panie wójcie, jaka to orientacyjnie była suma kwota? 1500 zł. Podziału? Nie, za to czy z naszej strony. Nasz koszt był to więcej, mówię, 1000 zł. Natomiast tam na pewno jeszcze będą koszty notarialne, no to... Ale to już nawet na trampki dla spółki. Z drugiej strony,
więc wiecie Państwo, może żeby Państwo uspokoić, no to nie wiem, chyba na nasz akurat stacjonarny pozytywnie odbierana jest nie tylko przez mieszkańców Pamuka Górnego, ale i Pazniewicze, Poraju, Ochotnicze Straży Pożarnej, Szkoły w Ważniewicach. Naprawdę, to jest nie o wszystkich firmach ten pożarek powiedzieć. Dziękuję. A robi wyjątek. Tak, myślę, że stanowisko radnego i sołtysa wystarczy chyba do podjęcia decyzji. Także proszę bardzo, teraz głosujemy tą uchwałę intencyjną. Proszę bardzo, kto jest za? Jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ale panie przewodniczący, jeśli można, czy głosujemy w tej kwestii, bo tutaj mamy pozytywną, negatywną. Czy nie leżą? Ale pozytywną. To jest dobre pytanie. Kto jest za? I wszystko. No, za pozytywną. Nie, no nie. Nie utrudniajmy sobie tam jakimiś małymi haczykami, no bo czy jak się będziemy czepiać, to się do wieczora nam do tego. Nie bądź zaelastyczny. Dziękuję za cenną uwagę, panie przewodniczący. Myślę, że to jak składę zwój naprawdę tutaj dba i chyba raczej wszyscy przedsiębiorcy mówią o tym, że jest żywa i ciężko się rozmawia. Więc naprawdę nie każcie mu się rozdrabniać. Proszę bardzo, przechodzimy dalej. Podjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych przez powiat na realizację zadań związanych z drogami powiatowymi. Proszę bardzo, kto będzie referował, pan Wójt. Znaczy myślę, że proszę Państwa, w tym temacie już dużo powiedzieliśmy w pierwszym punkcie podczas spotkania z radnymi powiatowymi. Otóż skąd pojawiła się inicjatywa? Skąd pojawiła się inicjatywa tego stanowiska? Wprost zwróciła się do nas gmina Aleksandrów, która przyjęła takie stanowisko, Rada Gminy Aleksandrów przyjęła takie stanowisko, które polega na tym, iż trzeba po prostu podjąć rozmowy, dyskusję na posiedzeniu Rady Powiatu i zaproponować ewentualnie takie rozwiązanie, żeby te pieniądze w budżecie powiatu były dzielone w odniesieniu do długości i ilości dróg położonych na terenie całej gminy. Nie chcę się tu dalej rozwijać, bo o tym mówimy. Myślę, że jest to propozycja bardzo dobra, bo wtedy gminy będą wiedziały, jakie pieniądze mogą, na jakie pieniądze mogą liczyć w danym roku i ewentualnie będą analizować dofinansowanie do budowy tych dróg powiatowych i ewentualnie podjąć działania już wyręczając nawet w jakiś sposób powiat o ubieganie się o pieniądze ze źródeł zewnętrznych. Jak chyba Państwo doskonale wiecie, te pieniądze, pozyskanie pieniędzy na budowę dróg powiatowych jest możliwe, jest dużo, dużo łatwiejsze niż pozyskanie pieniędzy na drogi gminne. No, jeżeli chodzi o drogi gminne, to powiem, że praktycznie jest niemożliwe pozyskać pieniędzy jakichś tam większych poza tym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych, gdzie tutaj no, w stosunku do wszystkich dróg udowodnimy, że są to drogi dojazdowe do pól. Czyli proszę Państwa, reasumując, żeby już więcej nie rozwijać, należy otworzyć dyskusję na Radzie Gminy Powiatu w kierunku znalezienia lepszego scenariusza rozdysponowywania tych środków z budżetu powiatu na budowę dróg poszczególnych gmin. I to nie jest żadna jakaś tam moc wiążąca, to nie jest jakaś moc decydująca, to jest po prostu stanowisko, które otworzy tą możliwość dyskusji w tym kierunku, żeby zadowolić mieszkańców w zakresie poprawy infrastruktury dróg powiatu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że każdy przeczytał to stanowisko. I myślę, że też jest to w miarę powinno być sprawiedliwe, jeżeli by powiat stało, że podszedłby do tego, także myślę, że no, proszę bardzo, przegłosujemy to nasze stanowisko. Kto jest za taką formą właśnie? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Jedziemy na następny punkt. Teraz kierownik. Poprosimy panią dyrektor. Kierownik, przepraszam. W sprawie. Tak. Pani kierownik. Przepraszam, bo to jest. W sprawie zatwierdzania do realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowne Kierownictwo. Propozycja uchwały, którą przedkładamy, jest to propozycja nie po raz pierwszy. Jest to propozycja po raz szósty, ponieważ edycja tego programu w tej gminie trwa od 2009 roku. Jest to wiadomo działanie z zakresu kapitału ludzkiego. Tytuł tego projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie gminy Wola-Krzysztof-Polska. W dniu dzisiejszym przedkładamy Państwu projekt tej uchwały, mimo że projekt ten, jeżeli Państwo go przyjmiecie pozytywną uchwałą, będzie realizowany od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014. Tak to już jest konstruowane w tych projektach systemowych, a jest to program, system, projekt systemowy, nie jest objęty żadnym konkursem. Czyli projekt systemowy ma taką cechą, charakteryzuje się taką cechą dominującą tego systemu, jest to, że on praktycznie jest sztampowy, powiela się, ma określone ramy i w te ramy praktycznie każda gmina, każdy GOPS się musi wpisać. Gdyby był to program konkursowy, to wtedy każdy z własnej inicjatywy pisałby ten program według własnego pomysłu, własnej koncepcji, osiągania własnych i innych celów. Natomiast ten jest systemowy i on praktycznie powiela się co roku i jest taki sam. I stąd ten projekt praktycznie obejmuje zawsze taką samą grupę osób. Ona się waha od 20 do 25 osób. W tym momencie jest w tym projekcie zaprogramowany do udziału 25 uczestników. Jesteśmy już na takim etapie obróbki naszej propozycji programu. 22 kwietnia w tym roku Wojewódzki Urząd Pracy przysłał już informację, z której wynika, że nasza propozycja została odrobiona, tak brzydko powiem, pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym. Były jakieś tam delikatne uwagi, które po drodze zostały wyprostowane, wyjaśnione i dopowiedziane. Na dzień dzisiejszy w ramach tego projektu otrzymujemy 153 701 zł, co stanowi 89,5%, natomiast 10,5% to są koszty własne gminy, które stanowią 18 032 zł. Ogółem program zamyka się kwotą 171 734 zł. W ramach tego projektu korzysta, już powiedziałam, 25 osób. Zanim doszło do przygotowania tego projektu, poprzedziło to diagnozą, z której wynikało, że na terenie gminy Wola Krzysztof-Polska zarejestrowanych jest 285 osób długotrwale bezrobotnych, czego stanowi 153 to kobiety, 132 osoby to mężczyźni. Są to osoby, które muszą spełnić dwa warunki, żeby korzystać z tego programu, być uczestnikiem tego programu, czyli muszą być osobami bezrobotnymi i być świadczeniobiorcami ośrodka pomocy społecznej, korzystać z jednych z jego form wsparcia. Jak tutaj dalej poczytamy, kto może być w grupie docelowej, to znajdziemy, że jest 20 osób bezrobotnych, w tym 5 długotrwale bezrobotnych, jak również może znaleźć się 5 osób nieaktywnych zawodowo. Czyli mówimy o grupie osób takich, które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie mają statusu osoby bezrobotnej,
jak również nie prowadzą własnej działalności, nie posiadają jakichś tam źródeł dochodu z tytułu pracy, jak również nie są rolnikami, czyli 5 takich osób to będą na tą grupę. Jeżeli popatrzymy, co wnosi ten program w stosunku do osób, które będą setnikami, będzie tutaj aktywna integracja, będzie tutaj praca socjalna, ponieważ to się sprowadza do zawarcia kontraktu socjalnego każdego uczestnika, który tutaj będzie w tym programie, jak również pomoc finansowa, która będzie wynikała wprost z pracy socjalnej, jak również działania o charakterze środowiskowym, jak i integracyjnym. W poprzednich edycjach mieliście Państwo, zwracaliście Państwo uwagę, chociażby na tego fryzjera, tak, czy są takie elementy integracji środowiskowej. Trudno powiedzieć, co w tym projekcie tutaj w trakcie realizacji zostanie zrealizowane, jeśli chodzi o ten, tak, ale na pewno będzie tam paczka świąteczna, na pewno tam będzie wycieczka, na pewno tam będzie teatr, na pewno będzie konsultacja z doradcą zawodowym, psychologiem, jak również udział w warsztatach. Te konsultacje z doradcą zawodowym, jak i psychologiem dopiero wnoszą nam, w jakim zawodzie będziemy te osoby szkolić. Bo dopiero doradca zawodowy, jak i psycholog pokaże nam, jakie predyspozycje mają nasi kandydaci, którzy będą uczestniczyć w tym projekcie takiego zawodu. Nie będzie to jakiś tam koncept pobożnych życzeń, że każdy indywidualnie inny zawód, tylko jakiś klucz zostanie znaleziony w ramach tego klucza. Zostaną przygotowane osoby do odpowiednich typów szkoleń, ukierunkowane na odpowiedni profil zawodowy. To tak ogólnie rzecz biorąc, ponieważ tak jak mówię, co roku przez okres 6 lat Państwu jest tutaj przedstawiany ten program. On niewiele się od siebie różni, ponieważ tak jak mówię, on jest tutaj programem systemowym. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę bardzo. Pani powiedziała, że ten program jest co roku jak gdyby odnawiany, tak? On tak, cały czas obejmuje to, że on się różni na pewno, ale tak, sama sztampa. Ale to, to założenie jest takie samo, tak? Takie samo, tak. I co roku korzysta z tego programu 25 osób. To teraz moje takie pytanie, czy z tych 25 osób po przebyciu takiego, no nie wiem jak to nazwać, programu, przejścia tego programu, są osoby, które podjęły jakiekolwiek zatrudnienie? Sięgnęłam tylko, spodziewałam się tego pytania i sięgnęłam tylko, ponieważ to by należało skontaktować się z Urzędem Pracy, żeby zweryfikować wszystkie osoby, które uczestniczyły od 2009 roku, jaki jest lokalny dzisiejszy, ponieważ to jest ujęcie w CV, tak, na przestrzeni by należało badać okresu tych 6 lat, czy były podjęcia i różne losy tych zawodowe tych osób, czy ewentualnie jakiś stan dnia dzisiejszego. Czyli badałam tylko ten poprzedni program z ubiegłego roku, są zatrudnione 2 osoby. To jeszcze jedno pytanie. Ale w tych zawodach, które tutaj były? Tak. Była gastronomia z elementami dietetyki. Pani odbywała staż i dzięki temu, że był ten element dietetyki, to ta pani dzięki temu, bo wcześniej korzystała też z mini jakiegoś baru, ale ze względu na to, że nie miała tego elementu dietetyki, więc została odrzucona jako kandydatką. Czy osoby, które brały udział w tym szkoleniu w poprzednich latach, w następnych latach mogą grać też? Czy są brane pod uwagę, czy już porodzili inne? To znaczy, nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy te osoby się powielały, natomiast trzeba spełnić tylko te 2 warunki, bycia bezrobotnym, czyli bycia jeszcze osobą bezrobotnej, tak, czyli w tym momencie widzę kwalifikacje, inny zawód, ale powiem tak z doświadczenia, że wiem, że bardzo trudno jest znaleźć potencjalnych kandydatów do tego programu. Dlatego, że środowisko, które jest obsługiwane przez pomoc społeczną, jest specyficznym środowiskiem. I pracownicy socjalni, mimo że jeszcze ten projekt, nie mieliśmy informacji, że on jest pozytywny pod względem formalnym i merytorycznym, to już zaczęły wstępną rekrutację.
taką nieoficjalną, namawiają swoich podopiecznych do udziału w tym programie i jest to bardzo trudne, dlatego że te osoby z różnych swoich osobistych przemyśleń, pewnych uprogramowanych zachowań, tak, nie chcą, po prostu nie chcą, więc namówienie na udział w wystąpieniu. Tak, i teraz też panie. Czy bezrobotny, a ten drugi, to drugie kryterium to było? Korzysta z pomocy społecznej, czy pod względem jakiejkolwiek formy pomocy, tak, czy jest to pomoc tylko socjalna, czy jest to pomoc finansowo-socjalna? Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma pytań, tak? To jest wszystko. Dziękujemy pani bardzo i głosujemy uchwałę, którą macie państwo przed sobą, także proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Jedno wszyscy za. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani. Może pani z nami zostać? Mam prośbę, żeby Danusia przerzuciła mi ten. Przepraszam, tak mówię, ale bo chciałabym ci, żeby pan odpisał, że ma taki dowód z tym. Tak, bo my tak, to rano musimy. Albo niech ktoś Pedrajka przyniesie to ja. Dobra. Dziękujemy bardzo. I 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki w Bogdanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury Wolnej. Wszystko było prawie powiedziane, ale jeszcze proszę o uzupełnienie pana wójta. No to jeżeli chodzi o uzupełnienie, to sprowadzę to do dwóch wątków, dwóch powodów. Proszę o ciszę. Takiej decyzji, propozycji podjęcia takiej decyzji, czyli pierwszy, najważniejszy powód, wydaje mi się, ten szlachetny zamysł utworzenia punktu lekarskiego w tej świetlicy. Jak państwo pamiętacie, długo trwały rozmowy w kwestii podpisania porozumienia. Nareszcie to porozumienie zostało podpisane i tu chciałbym tak mocno podkreślić, zwróćcie państwo uwagę na treść tego porozumienia, żeby potem nie było w przyszłości zastrzeżeń, że po wykonaniu, po przebudowaniu czy dostosowaniu tego pomieszczenia pod punkt lekarski nie dojdzie do uruchomienia tego punktu lekarskiego. W tej deklaracji wynika, że w terminie 3 miesiące po zakończeniu tych prac uzyskamy stosowny pozwoleń, zezwoleń, szpital rejonowy zobowiązuje się do uruchomienia punktu lekarskiego. No i drugi powód to właśnie no niestety bardzo niski odsetek korzystających z biblioteki. Tu w tym temacie wielokrotnie rozmawiałem z mieszkańcami Bogdanowa na różnych okazjach. No i nie ma co tu ukrywać, że korzystanie z tej biblioteki jest bardzo małe, stąd trzymanie tej biblioteki no, sprawia rzeczywiście tylko to, że wydatki tam wzrastają i nie są adekwatne, proporcjonalne do ilości korzystających. Stąd uważam, że zamiana tej biblioteki na punkt lekarski na pewno w zdecydowanym stopniu zadowoli mieszkańców Bogdanowa. Oczywiście chciałem podkreślić, że w budżecie gminy na ten cel jest przeznaczone 30 tysięcy złotych. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy są to wystarczające pieniądze. Nie chcę prorokować. W każdym bądź razie założenie jest takie, że są to w pierwszej kolejności pieniądze przeznaczone na wykonanie projektu i sporządzenie stosownych dokumentów, między innymi kosztorysu, z którego będzie wynikać, będziemy wtedy wiedzieć, jaki to jest koszt. Gdy trzeba będzie dołożyć, no to będziemy o tym temacie dyskutować ewentualnie na kolejnej, czy jeszcze następnej sesji. Tyle bym chciał w tym temacie, żeby nie rozwijać dalej. Najważniejsza sprawa to jest chyba taka, że oczekiwanie mieszkańców w
tym kierunku uruchomienia punktu lekarskiego mieszkańców Bogdanowa jest bardzo duże i niecierpliwe. Wielokrotnie tutaj odwiedzały różne osoby na czele z panem Sołtysem, z prezesem straży i jak najbardziej jest to rozwiązanie bardzo, bardzo radosne dla nich i oczekiwane. Mamy nadzieję, że płaczu po likwidacji mi nie będzie. Pytam nie, przewodniczący. Tak, tak, oczywiście. Ryszard, nie chciał, to są pojawne mieszkanie. Tak, troszeczkę no jestem tutaj usatysfakcjonowany tą podejściem, tą decyzją o likwidacji, dlatego że ze względu na brak idei lokalizacji ten punkt lekarski, no, jak to powiedział, jest no, bardziej jest powszechnie oczekiwany niż ta biblioteka, bo z tej biblioteki korzysta naprawdę mało osób. Tutaj z informacji mamy tutaj, która jest chyba podana na komisji, tam około 40 osób korzystało z tej biblioteki, ale biorąc pod uwagę to, że tylko tu 40, ale w całej gminie również jest niskie bardzo czytelnictwo, także można byłoby podjąć, jak to się mówi, płata karbowa również na komisji budżetu, żeby zlikwidować większość w tej chwili bibliotecznych. Oprócz woli, która no, powinna dostać, bo taka biblioteka powinna być w gminie jedna duża, prężnie działająca. Tylko troszeczkę mnie to zaniepokoiło, panie wójcie, te słowa, które pan tu powiedział na początku, no ma pan wątpliwość, no, likwidując, podchodząc do remontu, byśmy przekonani. No. Ja nie tylko mam wątpliwość, ale pewność, że na podstawie tego zapisu w porozumieniu odpukać. No, myślę, że dyrektor szpitala rejonowego kierował się tutaj dobrą wiarą, ale z punktu widzenia prawnego nie jesteśmy na podstawie tego zapisu wyegzekwować uruchomienia tego punktu lekarskiego. Ja mówię prawdę, bo oczywiście w tym porozumieniu, w projekcie porozumienia w przeszłości stawiałem wyższe warunki, no niestety te warunki nie zostały zaakceptowane. No zresztą tu pan radny, pan Ryszard również no, podkreślał, że to są za wysokie wymagania. W związku z tym sprawa jest złagodzona. Ja rozumiem tutaj pana obawy, ale jeżeli chodzi... powiem, że oprócz tego chciałem prowadzić zapis, że jeżeli w tym terminie szpital rejonowy nie uruchomi tego punktu lekarskiego, to to zobowiązuje się do zwrotu kosztów. Ale to zostało odebrane, że to są za bardzo wysokie wymagania. W związku z tym również na prośbę pana Ryszarda zrezygnowałem i dzisiaj mamy na ten zapis, który tutaj wójt próbował może dobrze umieścić, stwierdził, no mógłby się mógł na to zgodzić, gdyby były remontowane pomieszczenia z OZU. Gmina remontowała pomieszczenie, jakiś lokal, który należy do jej, oni są właścicielem, ten czas tak, ale skoro remontujecie własny lokal, no to trudno, by się po prostu rada powiatu ze mnie wyśmiała, gdyby podpisał coś, takie porozumienie z takim zapisem. Więc no, żeby w jakiś sposób dopiąć to ZOS i tutaj wójta, znaczy dyrektora i wójta, no z czegoś trzeba było zrezygnować. No więc to ten zapis został jak gdyby tutaj przez wójta wykreślony i to porozumienie zostało podpisane, bo w innym przypadku no, no nie chcieli się podłożyć. Tak to trzeba mówić wszystko na to. Ja mam pytanie, czy rozeznanie było ile tam tych pacjentów docelowo? Ilu pacjentów? To nie będzie ośrodek zdrowia, to będzie punkt lekarski pod patronatem ośrodka zdrowia w Parzewicach. I odpowiedź dyrektora Bartaga, on może zapewnić, że dopóki będzie ośrodek w Parzewicach funkcjonował, dopóty będzie ten punkt lekarski również funkcjonował. Także no, nikt tu nie chce brać, jak gdyby nie patrzy z perspektywą na ileś tam lat do przodu. Filią Parzniewic po prostu. Tak, filią Parzniewic. To co było do tej pory, co przed ileś tam lat, przed jak ja zapamiętałem, tak tam było w tym Bogdanowie i to było. Ze względu na tą odległość teraz i brak skomunikowania znaczy z Parzniewicami, no ci ludzie sterowani starszymi rowerkami pod te górki i drogę z nami, no nie jednemu tam jest, nie sposób jest przejechać, a licząc na wrócić. Orygiem to jest, bo jest drogi zrezygnął. Tak. Dobrze. Także z dwojga złego wybieramy jedno i tyrujemy punkt biblioteczny. Z myślą, panie wójcie, że jeszcze tutaj za tej kadencji przepniemy stożkę i będą nam wszyscy radzie i zarządowi gminy wdzięczni za to, że punkt powstał. Proszę? Badanie gra. Proszę Państwa, a propos tutaj tej sugestii, no oczywiście jest to życzenie wszystkich, ale no, będzie trudno uruchomić ten punkt lekarski. Ja dostrzegam
tym roku. Procedury są bardzo długie, skomplikowane. Projektant, który będzie przygotowywał projekt, musi prosić różnego rodzaju uzgodnienia z instytucjami, które pierwsza wizyta pracowników z ZOZ-u, co były przesłanie przez dyrektora ZOZ-u, no to, to po prostu ten plan jest bardzo taki prosty, banalny, bo to narysowano na dwóch stronach kartki papieru, sama wizja, jak to ma wyglądać, bo to jest nic wielkiego, no. 30 tysięcy na plan, na, jak to pan mówi, na pozwolenie, na jakieś tam uzgodnienia, no to troszeczkę zaczyna przerażać, to dwóch pomieszczeń, no to nie jest jakiś budynek, to są dwa pomieszczenia, jest już ocieplone od zewnątrz, mają okra, tam jest tylko jakaś umywalka, podział jakiegoś pomieszczenia, który... Tak, to duże uzgodnienie. Tak, i tutaj mówi się, że to jest razie samolot. Ja nie chcę się tutaj rozwodzić w szczegółach, bo jest między innymi taki akt prawny, jak rozporządzenie ministra zdrowia, które precyzyjnie określa wymogi, warunki, jakie trzeba spełnić w pomieszczeniach przeznaczonych na tego typu działalność. Ja nie wiem w tej chwili, czy nie trzeba będzie przebudowywać ścian, bo na każde miejsce, czy to lekarza, czy to pacjenta, musi być precyzyjnie określona powierzchnia. I można tam liczyć na jakieś tam odstępstwa projektanta i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to taka prosta sprawa. Także oby te 30 tysięcy złotych. To zaczyna mi się nazywać taką, no, takim trochę pesymizmem, bo mam na przykładzie wiele rzeczy zaczętych po rozmowie nieskończonych, bo boję się, żeby to nie zrobiło się na tej samej zasadzie. My mamy rewitalizację placu, wielki krzyk, wielka kałuża przed kościołem, awantury zbliżają i zresztą pod pana zresztą też płyną różne tam rzeczy. To mówię, nie mogę tego dosłownie powiedzieć. To samo ze stawem, to samo się dzieje. No, była interwencja rok temu pana, no pan wiedział, jak to tam się dzieje, więc po co mamy dalej to pewność? Zaczynać i z myślą o skończeniu, bo jak będziemy w ten sposób podchodzić i tak myśleć, no to zaczyna tu budzić wątpliwość, czy to w ogóle zaczynać. No, jak tak będzie... Panie Ryszardzie, ja wiem, że pan by chciał ode mnie tutaj słowo. Ja nie od pana. Obiecuję, natomiast ja sobie zdaję sprawę. Ale niech pan posłucha, bo wie pan, bo pan też uczestniczy tutaj w tej gminie. Pan decyduje o budżecie, o pieniądzach i tak dalej. I ja znam tą procedurę i ona jest długa i skomplikowana, natomiast ja dzisiaj panu nie mogę dać gwarancji na to, że będzie to za miesiąc, za dwa czy za pół roku, bo to nie będzie ode mnie zależało. Natomiast też nie powiem, obiecuję, bo potem pan znowu może powiedzieć, wójt obiecał, a na remont tych dwóch pomieszczeń, no to już jakaś tutaj jest akceptacja tego pomysłu. A tutaj pan mówiąc, akceptacja pomysłu w tej chwili następny. W tej chwili następny ruch, jaki trzeba wykonać, to trzeba ogłosić przetarg na projekt. Czyli wyłonić projektanta. Proszę bardzo. Określić specyfikację. Co w zakresie tego projektu trzeba wykonać. I wie pan, cała skomplikowana procedura. No, ja to są takie skorzyści, że to można nie wolniki ogłosić. Nie mogę pan się gwarancji dać. Jaki to będzie projekt na modernizację dwóch pomieszczeń? To jest przetarg jaki? Pojawiłeś tam, nie wiem, 14 tysięcy euro czy coś? To niemożliwe. Może być krótki, ale przede wszystkim projekt będzie skomplikowany z tego, może być skomplikowany z tego powodu, że uwzględniając wytyczne warunki techniczne z rozporządzenia ministra zdrowia, może nie dać się tego osiągnąć w tak bardzo prosty sposób. Najlepiej by było, żeby te pomieszczenia w tych powierzchniach, jakie są, kwalifikowały się pod te warunki. A jak się nie będą kwalifikowały, no to to, co powiedziałem, niewykluczone, że przesuwanie ścian. A jak przesuwanie ścian, to konstrukcja i tak dalej, no takim, ja strzelam w tym momencie. W takim razie, widzę, że pan podchodzi takim pesymizmem do zorganizowania tego. No nie, bo pan tutaj mówi wszystkie czarne scenariusze, które jak gdyby dają do myślenia, że no likwidujmy, a co później będzie, czas pokaże. I później się może okazać, że pan powie, że projekt to kosztuje, sam projekt bardzo dużo, to jeszcze więcej, tam to jeszcze więcej. Daj, to nie będzie ode mnie zależało, ile projekt kosztuje. Panie wójcie, ja jestem w tej gminie, robię tak samo jak pan długo.
wiem, że jak się coś chce, to idzie bardzo szybko, a jak się pewne rzeczy próbuje komplikować, to można tak skomplikować, że tego się nigdy nie zrealizuje. No. Życzę panu, żeby pan był pełnił funkcję organu wykonawczego. Trzeba przejść. Szansa z opłatami się. Trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć. Nie. Proszę mi wskazać projektanta dzisiaj, jeżeli pan chce się przyczynić do tego, który zrobi to za 10 tysięcy. Przepraszam. Ale nie możemy się zwrócić do, ale również do ZOZ-u, który ilość, bo to są dla nich jak gdyby pieniądze, to nie jest dla nich kłopot. Jakiego ZOZ-u będziemy się zwracać? Ale wykonanie projektu do ZOZ-u. Wychodzimy naprzeciw, szykujemy już pewne już lokal. Pewny lokal spełniający pewne warunki. Może oni zaproponujemy jakieś rozwiązanie, jak to dostosować. Jak powiedziałem wcześniej, było dwóch pracowników, którzy się zajmują tymi rzeczami, nakreślili, co to ma mniej więcej być i to wszystko. Może mają jakieś tam gotowe takie. Jak panie, no pan cały czas mówi może, a może tak, a może tak, a może tak. No to próbujmy, no bo jak będziemy szli. Przede wszystkim do projektu musi być osoba z uprawnieniami. I szpital rejonowy czy ZOS to też panu powie, że trzeba wykonać ten budynek, bo oni będą mieli problemy, nie my, jeżeli to zaakceptują. Że trzeba to wszystko wykonać zgodnie z wymogami, jakie postawił minister rozporządzenia. Panowie, myślę, że już za daleko w tym temacie, żeby się tak, ciągu jeszcze, że trzeba to... Pani Wasiu, proszę bardzo. Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że ponad rok czasu tutaj dyskutowaliśmy nad tym punktem i jestem jak najbardziej za tym, żeby ten punkt był, ale dlaczego ja się dzisiaj dowiaduję, że to jest kosztem biblioteki? No dzisiaj zamykamy bibliotekę, likwidujemy ją w Bogdanowie. Za moment będziemy likwidować Krzyżanowie, Ważniewica. Wiemy, jaka jest sytuacja, że za moment będziemy szkoły likwidować. I do czego my dojdziemy? Że będziemy słynąć jako jedna z gmin na terenie powiatu piotrkowskiego, która likwiduje biblioteki i likwiduje szkoły. No tak nie możemy. Coś kosztem czegoś. Jeżeli chcieliśmy ten punkt, ja nie ujmując mieszkańcom Gąsy, 55 tysięcy byśmy wywalili z budżetu i tam nie szkoda. Na działkę, która na dzień dzisiejszy będzie stała pusta, bo nie wiadomo, czy będą pieniądze na postawienie nowego budynku i tak dalej. Więc ja nie wiem, dlaczego są takie, jak inne decyzje podejmowane. Dlaczego ja mam zlikwidować tę bibliotekę? Na dzień dzisiejszy jest być może mało czytelników, ale to nie jest prawdą, że ta biblioteka jest niepotrzebna mieszkańcom. Jest może, no może i po części jest potrzebna, ale to mała ilość, tak tu sekretarz zaznaczył, 40 osób korzystało z tej biblioteki, ale bardziej potrzebna jest ten punkt lekarski, ja to jest dla wszystkich, i dla starszych, i dla młodszych, i dla dzieci, dla, no, no po prostu dla społeczeństwa, to jest potrzebne, tylko tu mnie właśnie zastanawia to, panie wójcie, panu podejście do sprawy, takie trochę pesymistyczne. No, w końcu nie będzie ani jednego, ani drugiego, a kto będzie winny? Ja w powiecie. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj pan Błażej. Tak, chciałem słowo, jak się przysługuje się właśnie panu, jak pan wójt z panem radnym Krzyżanem rozmawiałem, no to może jakby były poczynione te kroki, aż ten punkt będzie i wtedy dopiero zdecydować. Bibliotekę. Można tak. Ale nie można chociaż już mieć pewność, że będzie i ten zlikwidowany? No w tym samym dwóch rzeczy nie będzie można. Panie Bożeju, pewność, powiedzmy, że to jest pewność, to jest dopiero na tym papierze. Bo to nie jest nasze zadanie. Bo my możemy remonty wykonać, tak? Ale musimy mieć gwarancję, że po zainwestowaniu sporych pieniędzy ten punkt lekarski zostanie uruchomiony. Natomiast no to, co tu wynika, pan radny mi zarzuca wprost przeciwnie. Wprost przeciwnie. To, że już w tym momencie podejmujemy decyzję o likwidacji, świadczy o tym, że ja chcę to zrobić szybko. Za moment tam firma musi wejść i to remontować. Nie może. A tak czy likwidujemy, wyremontujemy pod punkt i później się okaże, że jest razem założone bibliotekę. Nie, no panie Błażeju, dlatego no, cały czas powiem takie no, odbijanie pałeczki, bo na temat tego porozumienia to już dyskutujemy, prowadzę rozmowy ze szpitalem wspólnie z zastępcą około roku, prawda? Różne były projekty. Najpierw zwróciliśmy się do starosty. Starosta najszybciej by zadziałał w tym kierunku. Pan starosta jednak odrzucił pałeczkę, powiedział, że do dyrektora i to była taka zabawa. I dzisiaj jak gwarancja uzyskaliśmy, no to jest ten
paragraf 4, punkt 3. Czy kończymy już? Jeżeli zakończymy te remonty, wtedy w grę będzie ten paragraf 3. Głosuję. Na sensu daleko nie ma, bo do wieczora będzie się... Ja rozumiem, że dla ZOZ-u najlepiej jest likwidować. Likwidować, bo się schodzi z kosztu. Ale w końcu coś dla tych ludzi musi pozostać. Bo nie można tak wszystkich zostawić jak na pustyni, bez dostępu do oświaty, bez dostępu do lekarza, bez dostępu do wszystkich innych grup, które tylko kumulować w jednym czy drugim miejscu. No, tak nie może być, bo to troszeczkę funkcjonujemy dla tego społeczeństwa, nie tylko dla instytucji, które mają robić oszczędności. Czyli chyba nie ma sensu, żebyśmy się teraz wycofywali. Tak. Nie, no wycofywać się nie. Proszę bardzo. Czekaliśmy bardzo długo. Głosujemy, bo naprawdę... No jeszcze jest po drodze procedura likwidacyjna, czyli trzeba przekazać ten majątek. No jeszcze jedno, że właśnie, panie właśnie z tą likwidacją chyba prośba dyrektor szkoły. Ale wiem wszystko, tylko... Doskonale, że pan wie, ja wiem, że pan wie. Ale rady nie wiedzą. No chce pan przekazać te książki dla szkoły. Książki właśnie, to pozostaje sobie księgowy, który jest spory tych książek. Są to książki najlepszej już jak jakości, no bo to są książki stare ze żalką, gdzie są takie warunki, jakie są, że trochę mojej wilgoci. Więc od klasy 0, chyba od 1, nie 0, od 1 do 6, żeby przejęła tą biblioteka szkolna, nie? Te księgowy, nie wszystkich księgowy, bo wszystkim jest niezbędny, nie jest potrzebny. No to te lektury, to co tam interesują, to szkoła młodzież. W wieku jednej pierwszej do szóstej klasy. No to tak, bardzo dobrze, no, żeby sobie mogły je wypożyczać na miejscu. Tak, tylko nie można szkoły równo mieć dłużej biblioteki? Biblioteka nie może być publiczna w szkole. Nie może być podróżnimy. Nie można mieć przeznaczone pod kształcenie, pod szkołę uruchamiać biblioteki publicznej. Szkolna. Dwie różne. Oprócz tego w każdej szkole jest biblioteka szkolna. Nie może to być w jednym pomieszczeniu czy w budynku szkoły. To, co tutaj apelował pan radny. Natomiast jak najbardziej to jest pomysł, tylko nie, że tak powiem, podważajmy odpowiedzialności kierownika. Nie, rozumiem, że to jest na stanie pani kierownik i taką propozycję oczywiście złożymy, ale ostatecznie musi o tym pani kierownik zdecydować, bo pani kierownik powie zaraz, to są moje książki na moim stanie, a być może ona będzie widziała jakąś tam potrzebę wykorzystania tych książek. No, przypuszczam, że nie powinno być problemu, ale nie możemy, że tak powiem, nie, dzisiaj ja wprost zapisać. Dziękuję bardzo. Czy wszystko już? Tak, proszę bardzo, głosujemy uchwałę w sprawie likwidacji biblioteki w Bogdanowie prowadzonej przez gminną bibliotekę publiczną wchodzącą w skład gminnego ośrodka kultury Woli Krzysztofowskiej. To jest uzasadnienie to załącznikiem jest jak to uchwała. Tak, ale uzasadnienie przesyła się. To jest dla państwa. Proszę, jest za, proszę bardzo. Kto jest za likwidacją biblioteki? Józef tak samo. No, ja patrzę na rozkład. Jak się godzi, nie zmawia. Tylko nie widział nic. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zgadza się? Tak. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego tematu. Na życzenie pana wójta 5 minut przerwy. Do sprawozdania z pamięci. Dobrze, wszyscy są już, tak? Wznawiamy nasze obrady. Prosimy bardzo pana wójta o pochwalenie się swoim. Nie wiem, jak długo mam się chwalić. Jak ma pan czyn, to wszystko się... W skrócie telegraficznym, bo zarządy, jak widzę, jest mnóstwo wydanych w tym okresie między sesjami. Taki plik, proszę państwa, także pozwólcie państwo, że nie będę już wdawał się w szczegóły, jeżeli chodzi o poszczególne zarządzenia. Jeżeli ktoś będzie się chciał bardziej zagłębić w szczegóły moich wydawanych zarządzeń, to są one do wglądu. Tak szybciutko, zarządzenie nr 53 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kacpru. Tu, proszę państwa, na podstawie państwa uchwały został ogłoszony tak zwany wykaz do wglądu publicznego i obowiązuje on do dnia 17 czerwca. Po
tej procedurze uruchomimy procedurę przetargową. Następnie zarządzenie nr 52 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofolska. Tak jak tu dzisiaj wspominał pan skarbnik, uprawnienia wójta są takie, żeby tą prognozę w jakichś tam błędach literalnych, pomyłkowych wprowadzać te zmiany i tu oczywiście to zarządzenie dotyczy błędnie podanej kwoty, która została zamieniona, usunięta i w tej chwili jest już wszystko w porządku. Zarządzenie nr 51 w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doszkonalenia zawodowego nauczycieli. Jak Państwo wiecie, w budżecie zawsze musimy wyodrębniać kwotę na właśnie doskonalenie zawodowe nauczycieli i ta kwota została oczywiście rozdzielona w zależności od wielkości szkoły na poszczególne szkoły, w tym również przedszkole publiczne. Łączna kwota przekazana na ten cel to jest 57 748 zł. Oczywiście główna zasada, już wymieniając szczegóły, jaka obowiązuje w przydzielaniu tych środków, to przede wszystkim to doskonalenie zawodowe nauczycieli musi w najbliższej przyszłości dotyczyć zatrudnienia w danej szkole. Po prostu to dofinansowanie musi służyć dalszej pracy nauczyciela w danej placówce i przynieść korzyść bezpośrednio dla naszej konkretnej szkoły. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia w 2014 roku ewakuacji doraźnej w wybranych placówkach oświatowych. Tradycyjnie, tak jak każdego roku, zostały wyodrębnione takie placówki ewakuacyjne, placówki, gdzie ta ewakuacja będzie ćwiczona i między innymi jest to szkoła podstawowa w Bujnach, przedszkole niepubliczne w Bujnach i szkoła podstawowa w Parzniewicach. W pozostałych szkołach takie ewakuacje próbne były przeprowadzane w poprzednich latach. Zarządzenie nr 48 w sprawie przyznania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. I tutaj te kwoty, proszę Państwa, wedle wytycznych wynikających z uchwały Rady Gminy zostały rozdysponowane na dwa kluby, które wypełniły te wszystkie warunki, wymagania, czyli zajęły te wysokie wyniki nie tylko na szczeblu województwa, ale szczeblu krajowym i chodzi tu o Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Atletik i tak zwani ciężarowcy, którzy w tej rywalizacji sportowej ciągle no, wysokie wyniki odnotowują na tym szczeblu najwyższym, a nawet europejskim. I tu oczywiście ta kwota została rozdysponowana w całości, bo jest jedyna możliwość złożenia takiego wniosku w roku. To jest kwota 10 tysięcy złotych do końca lutego. Już nie można w danym roku tego powtórzyć. Zarządzenie, i tu oczywiście jeżeli chodzi o ciężarowców, to są trzy osoby po 2000, czyli bezpośrednio zawodnicy, jak i trener. Podobnie w klubie Athletic jedna osoba i trener. Zarządzenie nr 47 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Chodzi tu konkretnie o nieruchomość w Mąkolicach. To jest działka, o której rozmawialiśmy na poprzedniej sesji, czyli chodzi o przedłużenie dzierżawy. No ale najpierw musi być ogłoszony ten wykaz, który swoje musi odwisieć, że tak powiem, do 6 czerwca. Następnie zostanie podpisana stosowna umowa dzierżawy. Zarządzenie numer 46 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie kolonia Woźniki stanowiącej własność gminy Wola Krzysztofolska. Chodzi oczywiście o zwany budynek. Po raz trzeci
po raz drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z tym o kolejne 10% cena została obniżona. Już dalej tej ceny obniżać nie można, czyli wartość została obniżona 50% i wynosi 263 350 zł i również w tym zakresie za moment będzie ogłoszony już trzeci przetarg z optymizmem, że po raz trzeci uda się ten budynek sprzedać. Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu prowadzącego zasady korzystania samochodów służbowych przez pracowników referatu wodociągów i kanalizacji. Myślę, że tutaj no, omawiać tych szczegółów nie trzeba. Chodzi o bezpośredni nadzór nad samochodami naszymi, których korzystają pracownicy. To są raczej takie wytyczne dla pracowników. Dalej, zarządzenie numer 43 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych. W związku z wyborami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach. Skoro jestem przy tym temacie, to można tak szybko poinformować Państwa o wynikach tych wyborów. Oczywiście szczegóły tam posiada Pani Teresa, ale tak szybciutko powiem, najwyższe poparcie, no bo to procentowo określone było na poszczególne partie, 65% bodajże, jak Pani Teresa błędnie powiem, to niech Pani poprawi, 65% Prawo i Sprawiedliwość, około 8% chyba Platforma, ciut mniej PSL i potem już coraz niżej na poszczególne inne partie, które zgłaszały swoje komitety. Pani Koć się zachwycił? Proszę? Pani, o Pani Kocie też mowa? Gdzieś tam jest, ale na samym... Nie! Proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie takich szczegółowych wyników, no jest taka informacja, można odczytać. Zresztą chyba na stronie internetowej też jest do wglądu. Tak, i w związku z tym właśnie z wyborami tych operatorów obsługi komisji obwodowej trzeba było powołać. No nie będę wyczytywał nazw, bo to było potrwa. Generalnie gospodarze obiektów, gdzie mieściły się komisje obwodowe. Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, również związane z wyborami, czyli 7 takich obwodowych komisji wyborczych. Zresztą no Państwo doskonale wiecie, gdzie te siedziby miały miejsce, gdzie wybory, gdzie można było oddać głos. Zarządzenie numer 41 w sprawie zmian planu dochodów wydatków budżetowych związanych właśnie z dotacjami. Które dostajemy z budżetu państwa poprzez wojewodę i tutaj te kwoty zostały odpowiednio przekazane na dotacje przeznaczone na wybory właśnie posłów do parlamentu, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. I tak jak wielokrotnie powtarzam, przy tego typu zarządzeniach są to pieniądze już przeznaczane na zdecydowanej większości na gminny ośrodek pomocy społecznej, ale już na paragrafy wskazane przez pana wojewodę. Zarządzenie numer 40 w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego i taki lokal wydzieliliśmy na ulicy Fabrycznej o powierzchni użytkowej 18 metrów kwadratowych. Otóż proszę Państwa, z czego to się bierze, to wydzielanie tych lokali socjalnych? Otóż prowadzimy wiele postępowań w stosunku do lokatorów, proszę mnie ciszyć, którzy nie płacą, no, czynszu, opłat za wodę, za media. W pewnym momencie, jak ta kwota zadłużenia się nagromadzi, no to jesteśmy zmuszeni występować do sądu o eksmisję i wyroki zazwyczaj są takie, że oczywiście wyrok o eksmisji jest, ale dodatkowo sąd stawia warunek, że należy takim osobom
przydzielić lokal socjalny. No i generalnie są to lokale, gdzie te warunki są najgorsze. Może dojść do takiej sytuacji, że, bo tych pozwów mamy sporo, że będziemy musieli również przekształcać te lokale takie trochę lepsze, jeżeli chodzi o standard wewnętrzny, no bo generalnie musi ten lokal mieć ten status lokalu socjalnego. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego w sprawach informatycznych i tutaj tą funkcję tradycyjnie pełnił pan Błażej Ligenza w związku oczywiście z wyborami. Zarządzenie nr 38 w sprawie ustalenia cen nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Wola Krzysztopolska. I tu chodzi o działkę 477 Wola Krzysztopolska, która została wyceniona na kwotę 28 140. Następnie działka 479/6 też Woli Krzysztopolskiej i działka Władysławowie. Oczywiście ta cena została obniżona z uwagi na to, że przetargi się kończą wynikiem negatywnym. Tu już jeżeli chodzi o tą działkę we Władysławowie o powierzchni 0,20 arów, została obniżona jej cena do kwoty 11 060 i tu już odbyły się 4 przetargi i niestety nie ma chętnego na zakup. Zarządzenie nr 37 w sprawie zmian planu dochodów, wydatków budżetowych, znowu tak zwane celówki, tu kwota 306 387 zł została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i kwota 6127 zł przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania związanego właśnie z tym olejem napędowym, czyli ze zwracaniem, rekompensowaniem rolnikom zużycia oleju w trakcie swoich prac. Zarządzenie nr 36 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez gminę Wola Krzysztopolska. Proszę Państwa, tradycyjnie, jeżeli tylko przepisy ustawy się zmieniają, w ślad za tym jest zmieniany regulamin. I tutaj ta, z uwagi na to, że ta kwota wolna w ustawie o zamówieniach publicznych się zmieniła poprzez podwyższenie, dotychczas było do 14 tysięcy euro, w tej chwili jest do 30 tysięcy euro, czyli można to robić w tak zwanym przetargu uproszczonym poprzez zapytanie powyżej tej kwoty, musi być już tak zwany przetarg nieograniczony. Proszę. Projekt na Bogdana. Uproszczony się. Czyli oczywiście ten regulamin musiał być dostosowany do zmian ustawowych. Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztopolska. I taki dzień został ustalony na 2 maja, który już minął 2014 roku. W myśl tej zasady 7 sędziów, z której wynika, że jeżeli dzień wolny od pracy jest święto, to należy się dodatkowy dzień wolny dla pracownika. Dalej zarządzenie nr 34 w sprawie ustalenia stawek opłat niezależnych od właścicieli i podwłaściciela dla najemców lokali. I tu my cały czas na bieżąco uaktualniamy tą kwotę w zależności od stawki, jaką ustali wspólnota i ta stawka odnosi się do lokali, których gmina jest właścicielem i tu konkretnie dotyczy to lokalu przy ulicy numer 19 przy ulicy Kościuszki i wynosi 3,58 plus VAT oraz stawka centralnego ogrzewania za metr kwadratowy 4,40. Zarządzenie nr 33 w sprawie zmian planu dochodów wydatków budżetowych, czyli znowu celówki, kwota 477 zł zadysponowana przez wojewodę
przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i 116 tysięcy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zarządzenie nr 32 w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki. Chodzi tutaj, proszę Państwa, o wydzierżawienie części pomieszczeń w budynku po byłej bibliotece w Woźnikach fundacji, która niedawno się zawiązała w tej miejscowości. I oczywiście potraktowaliśmy tą fundację bardzo łagodnie, zastosowaliśmy symboliczną kwotę z takim zapisem, że koszty konserwacji, utrzymania, usuwania różnego rodzaju usterek są po stronie fundacji. Zarządzenie nr 31 w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez Szkoły Wyższe i Zakłady Kształcenia Nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przeznaczone. Ta maksymalna stawka dofinansowania, proszę Państwa, nie może przekroczyć 50% rocznej opłaty wnoszonej przez nauczyciela. Taką decyzję o wysokości przydziale takiej dopłaty podejmuje oczywiście dyrektor szkoły, ale to już są szczegóły, to są określone specjalności, co do których można udzielić tego dofinansowania. Szczegóły można doczytać. Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenia procedury realizacji inwestycji w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska, czyli dla potrzeb przede wszystkim referatu zamówień publicznych i referatu budownictwa jest ściśle określona procedura, czyli sposób postępowania pracowników przy realizowaniu inwestycji wpisanych do budżetu na dany rok. No dużo, długo tu zejdzie, proszę Państwa, to jest po kolei opisane, jak ma zachować się konkretny, co ma robić konkretny pracownik. I to oczywiście to, ta instrukcja również koordynuje pracę dwóch referatów, bo tutaj te najważniejsze referaty przy realizacji inwestycji to są właśnie referat budownictwa, referat zamówień publicznych i również referat finansów. Zarządzenie w sprawie 29 w sprawie zmian planu dochodów wydatków bieżących związanych ze zmianą kwot dotacji celowych z zakresu administracji rządowych i znowu kwota 67 tysięcy i jeszcze 150 została przeznaczona na pomoc finansową dla wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, czyli to w ramach tego programu rządowego i to był GOPS. Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia stawek opłat niezależnych od właścicieli dla najemców lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot i tu chodzi o wspólnoty numer 13, 15, 21, 23, 27 i 29 i odpowiednio te stawki zostały ustalone na poziomie 3,80, 3,80, 3,90, 3,50, 3,95. Tak jak wcześniej powiedziałem, to wynika właśnie z tych kalkulacji, które na bieżąco wykonuje wspólnota przy zarządzaniu swoimi lokalami. My, żebyśmy nie odstawali, no to można powiedzieć, że tak, stosujemy te same stawki, bo one są odpowiednio dopasowane do kosztów, jakie wspólnota ponosi. Zarządzenie numer 52 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofowska i tu również małe błędy pojawiły się w wyliczeniach, między innymi kwota błędnie wpisana 12 milionów 301 tysięcy została zastąpiona prawidłową kwotą 11 milionów 301 tysięcy. To jest, proszę Państwa, na bieżąco, jeżeli chodzi o tą wieloletnią prognozę, monitorowane, kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
i po prostu te błędy są wychwycane, one wynikają no, z przepisywania, z drukowania, czy nawet błędnego wyliczania i na bieżąco trzeba je prostować. I ostatnie zarządzenie numer 53 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Kacprów. I chodzi tutaj o działkę 726 o powierzchni 7 arów i oczywiście jest to zarządzenie dotyczące wywieszenia wykazu, który musi wisieć do 17 czerwca i po tym terminie będzie uruchomiona procedura przetargowa. Tyle jeżeli chodzi o zarządzenia. Natomiast prace, jakie miały miejsce w okresie między sesjami, przedstawiają się następująco. Referat budownictwa, czyli koszenie poboczy na terenie gminy, trwa i najprawdopodobniej będzie trwać. Dalej zbieranie śmieci z koszy przystankowych. Zwiększyliśmy tutaj częstotliwość, to zbieranie odbywa się raz w tygodniu. Dalej utwardzenie odcinka rowu płytami ażurowymi około 50 metrów w miejscowości Piaski, szpierowanie dróg w miejscowości Wola Krzysztopolska, Bliźnin, Kamienna, czyszczenie rowu w miejscowości Gąski, Rokrzyce, montaż przepustów w Woźnikach, Bogdanowie, koszenie traw, czyli tereny zielone w miejscowości Wola Krzysztopolska, Bogdanów, oczywiście jeżeli chodzi o Bogdanów, to taka prawdziwa kosmetyka, praca związana z uporządkowaniem, z poprawą jakości wyglądu centralnej części nastąpi od poniedziałku w związku z uroczystością wielką, między innymi. Ale tam trzeba ziemi. W stawie to się nic nie zrobi. Ale to jest to, co było zasypane, no to doskonale pan tak. Natomiast no, to się z tą uroczystością wielką, która się klaruje, czyli nie wiem, czy Państwo wszyscy wiecie, stulecie istnienia świątyni. Tak, na świecie dobrze, że chciałem. Tak. Będzie arcybiskup. Ale termin jest, moim zdaniem jest wielu naszych sierotem, których mówi, jest nietrafiony, no bo ten odpust to nie jest pora na takie uroczystości, bo to jest takie pomieszanie z podkopaniem. No może przy tej okazji, no to już jest decyzja gospodarzy. No nie, oczywiście, to życzenia proboszcza. W każdym bądź razie to nie nam decydować. Kiedy to będzie? 15 to na uroczystość się wujo nie poprosił. 15 czerwca? No to nie poprosił się wujo na uroczystość? Równanie dróg w miejscowości Karpu, Radziąku, Mukolica, Obrzeżu Ludwików. Ponadto wykonanie ogrodzenia, czyli oddzielenie terenu bazy drogówki od budynków przeznaczonych dla sportowców, czyli Wola Krzysztopolska była siedziba. Następnie sadzenie wierzby energetycznej na terenie dawnego składowiska odpadów. Mukolica, łatanie dziur w miejscowości Wola Krzysztopolska Wygodańska, to jest to tutaj, a to zresztą dojdziemy tam do zamówień. Naprawa przepustów w miejscowości Brzurki Kolonia, malowanie barierek na przepustach, między innymi w miejscowości Krężna. Dostarczyliśmy 70 sztuk krzeseł do domu ludowego w Pałowej Górnym i Obrzężowie. Trwa procedura składania ofert na rozbudowę szkoły podstawowej Parzniewica. I tu już proszę Państwa poinformuję, że pierwszy przetarg, jeżeli chodzi o budowę sali gimnastycznej przedszkola Parzniewica, nie mam pana Jerzego, no niestety zakończył się wynikiem negatywnym, nie została złożona żadna oferta. W związku z tym szybciutko złagodziliśmy te wymogi i został ogłoszony kolejny przetarg. Rozstrzygnięcie planowane jest na 10 czerwca i już na ten moment, żeby nie zapeszyć, można powiedzieć, że ujawniły się trzy firmy. Wychodzi na to, że największy warunek, jaki był postawiony w pierwotnym przetargu, który był chyba nie do przeskoczenia,
to był taki wymóg 20, zatrudnienia 20 pracowników. Czyli to było, że tak powiem, pod kątem no, firm, które nie muszą korzystać z usług podwykonawców. No i to spowodowało. Ponadto drugi wymóg był taki wykazania się wybudowaniem przynajmniej jednej sali gimnastycznej. To zostało złagodzone, czyli do 5 pracowników i wymóg wybudowania obiektu za kwotę 4 milionów złotych. I to sprawiło, że już 3 firmy się ujawniły. No to już jest ostatni czas, proszę Państwa, 6-10 czerwca, żeby zdjąć tego 12, bo czas jest krótki, bo mamy w tym roku w związku z tym dofinansowaniem ministerstwa, a tu już mamy potwierdzenie na piśmie, w tej chwili tylko za moment będziemy podpisywać stosowną umowę z ministerstwem, 1 300 000 złotych, z czego 800 musimy przerobić w tym roku. A z uwagi na tak zwaną zasadę proporcjonalności, czyli my musimy dołożyć w tym budżecie do tego 800 tysięcy dwa razy więcej, czyli w tym roku firma praktycznie musi wykonać salę gimnastyczną i roboty związane z salą na 2 400 000 złotych. Oczywiście to zostanie proporcjonalnie zmniejszone, jeżeli zmniejszy się oferta. No ale na razie zagrożenia nie ma. Chyba 10 czerwca uda się wykonawcę wyłonić. Dalej. Trwa procedura usunięcia usterek na skwerze w Bogdanowie. Tu, proszę Państwa, były oczywiście rozmowy robocze. Wykonawca w końcu przyjął do wiadomości, zadeklarował usunięcie wszystkich usterek. My natomiast uwzględniliśmy zastrzeżenia, które wniósł wykonawca, a które z kolei były no błędnie odczytane przez eksperta, gdzie narzucił wykonanie, które no nie było zapisane w projekcie. I tu oczywiście z uwagi na anomalia pogodowe ten termin został przedłużony, ale póki co są dokumenty, jest protokół, z którego wynika, że wykonawca oczywiście te wszystkie usterki usunął. Przed uroczystościami? Właśnie, żeby się nie okazało, że rozkopie złośliwie coś przed samym... Właśnie wszystko robimy, żeby to zrobił przed uroczystościami, ale do tego jeszcze musi aura pogodowa pomóc, bo ta anomalia, to nadmierne deszcze, no to jest argument dla wykonawców do tego, żeby przedłużyć termin, i podobna sytuacja ma miejsce przy budowie kanalizacji. Przy budowie kanalizacji w Górnach też ten termin został przedłużony, bo rzeczywiście osobiście przyglądałem się tym pracom podczas ulew. To jest coś strasznego. No, cały czas pracują tak zwane igłofiltry i ten wykop jest no, bardzo trudny do wykonania. I chwilami niemożliwy. Dlatego tu jak najbardziej z punktu widzenia przepisów prawa wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu. Dalej, wykonaliśmy dokumentację techniczną remontu mostu w Radziątkowie i w najbliższym czasie trzeba będzie znowu zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem. Ja jeszcze nie znam tej kwoty, jaka wynika z dokumentacji technicznej remontu mostu w Radziątkowie. To wpłynęło dosłownie niedawno, ale no, znowu trzeba robić przymiarkę do tego, żeby wygospodarować z budżetu kolejną kwotę właśnie na remont mostu w Radziątkowie. Najpierw wykonaliśmy ten tak zwany brudak, a teraz już musimy przystępować do remontu tego mostu. Remont praktycznie będzie polegał na budowie nowego mostu. Dalej rozpoczęliśmy, no to już wiadomo, kontynuujemy budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Bujny. Ale panie Wójcie, przepraszam, będzie burzony ten dotychczasowy most? Czy naprawa będzie?
No naprawa, formalnie się to nazywa naprawa. Mówi, że do budowy nowego można. Naprawa polega na tym, że te przepusty będą wymieniane, czyli najprawdopodobniej nawierzchnia warstwa musi być cała zdjęta. Natomiast jest to remont z tego względu, że konstrukcji tego mostu nie zmieniamy, czyli konstrukcja będzie taka sama jak była, to co kiedyś tłumaczyłem, bo był taki zamysł, żeby pójść dalej i tą konstrukcję zmienić, ulepszyć, udoskonalić, żeby ograniczyć ten napływ tej wody, ale to z kolei, no, nowe pozwolenia, to procedura uzyskania pozwolenia na czas wodnoprawnego, a to jest, to trwa bardzo długo. Natomiast no skoro ten most służył 30-40 lat, no to kolejny podobnie konstrukcyjnie, no myślę, że już materiał będzie inna, betony inne, także też kolejne 40 lat służył będzie. Dalej trwa postępowanie dotyczące zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi tu o obręb w Majkowie Dużym. Kojarzycie Państwo ten teren przyległy do firmy Kaufland, gdzie tam chcemy w tym planie konkretnie już zarysować przebieg tej drogi zbiorczej, która służy obsłudze tych terenów inwestycyjnych.